boję. Ale on nie czeka na ciebie, no weź. Siemano kochani, słuchajcie, ja dzisiaj robię pranka na Bartim. Takiego. Barty ma zaraz przyjść, bo nagrywamy znowu filmy. Dokładnie za jakieś 15 minut, jeżeli będzie punktualnie. I zamierzam wkręcić go, że zostałam napadnięta na ulicy i dostałam w twarz. No taki ciężki prank, zobaczymy. Tutaj już mam makijaż idealnie zrobiony do tego. Limo jak ta lala. No i zobaczymy, czy się nabierze. No mam nadzieję, że się nabierze, bo on po prostu tak mnie prankuje. Słuchajcie, że już mam tego dosyć. I ja muszę się w końcu poważnie odegrać. To co? Fikasz? Jedziemy. Siema. Tak jak zwykle nie zamyka drzwi. Widziałaś, co za ciebie snem? Tak. Co myślisz o tym? Nie, w ogóle nie mam siły dzisiaj nagrywać. No, umawialiśmy się, nagrałem chociaż ten jeden scenariusz. Żebyśmy mieli to z głowy, bo... A możemy się w sumie jutro spotkać na nagranie. No ale to co teraz będziemy robić? Ja nagram ten jeden. Ale to jest scenkowy, więc jego się spoko nagra. Może jakiś inny. A jaki? Ej, zobacz. Patrz, to ma tego. No się. Dziwne. Jak to się nazywa w ogóle? Ada. Jak to się nazywa, to co na pewno się? Nie wiem. Co ci się stało? Aska. Nic. Czemu ty w ogóle masz okulary? Fateczkę sobie robisz? No. Jak to zrobimy fateczkę? Poczekaj, ja. Nie, co już robiłam? Ale nas The Friends byśmy zrobili coś. Ale nie chcę, no. Co ci się stało? Okres masz? Nie. Co ci? Nic. W ogóle jakieś nowe spodnie? Bomber, uśmiechnij się. No. Jezu, co ci się stało? Ziomeczko! Nic, nie, ja chyba jadę do domu. No ty żartujesz, bo ja nie wiem, czy ty sobie... Nie chcę tego nagrywać. A dlaczego? Nie chcę. No, ale masz jakiś zły dzień? No tak. No dobra, no to jak nie chcesz, ale to co, chcesz posiedzieć ze mną, bo Bila nie ma dzisiaj. Nie ma go właśnie. Ja w ogóle się boję wyjść stąd. Dlaczego? Siomek. Marty. Co ci się dzieje? Ej, to może zadzwonię pani, ale i zrobimy dzisiaj jakiś taki wieczór, co? Jezu, lasko! Lasko! Co ci się dzieje? Nie zdejmij mi tych okularów. Czemu? Nie! Ale w nas go zbędzi! No uśmiechnij się, nie może być tak źle. Coś się stało? Tak! Ale co? No to powiedz mi, co się stało. No bo... Nie wiem, jak to się stało. To się tak szybko wydarzyło. Ja też szłam do tego apartamentu. Nie! Szłam do tego apartamentu. I szedł tam taki koleś. No i nie wiem, co on ode mnie chciał. Nie wiem, co... I nagle... Co? Nie! Pokaż to. Nie! Co ci się... Nie Barty! Ale to nie jest śmieszne, wyści. Ale to. Dzisiaj? Tak! W biały dzień, kurwa, jakiś no koleś na mnie napadł! Pokaż to do światła! Czekaj, do czego kurde kurna, ja bo tak to nie wiem, co było. To
To dobrze przynajmniej, że tyle. Jego mi się wydaje, że też nieźle zabolał. Barty, on mi jebnął w twarz, rozumiesz? Ale dlaczego? Nie wiem, jakby mi przeszkadzała, bo był najebany. Oła, to tak boli, już sobie przykładałam lód. Może coś ci przyniosę jeszcze? Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić. Boję się. No przede wszystkim... Ja nie wiem, czy on tam się panie cały czas nie spi. No przede wszystkim Ada... Jak ja teraz nagram filmy? Co ja mam teraz zrobić, Barty? To było tragicznie. I nie wiem, czy mam jakaś delikatna. Nie wiem, co mam zrobić. On jest zimny, się boję. Ada, to pojedziemy razem. No to zadzwonimy po Anielkę, ona tutaj wjedzie samochodem i pojedziemy spokojnie, to trzeba po policji zadzwonić, a nie siedzieć w domu i płakać. Ale co ja mam zrobić? No boję się, no! Nikt na mnie nie napadł, był się jakiś pijany, coś bluzgał. Ja się masakra dała! Co, ale to się ma co powiedzieć, jakiś silny pokaz tego. Ja muszę zobaczyć, czy on tam stoi. No a, to był jakiś pijak. Weź, weź zobacz. No stoi, weź zobacz, jak wygląda. Nie pamiętam, ale był taki w naszym wieku. Chyba miał bardzo krótkie włosy. Boję się. Jest tam jakiś. A miał czarny t-shirt? Jakiś, no, ciemny. Tam stoi niby jakiś ziomak. Co? Barty, dzwoń po policję. Dzwoń po policję, to kurde, w biały dzień, to jest jakaś masakra. Ale on nie czeka na ciebie, no weź się spokojnie. Ada, spokojnie, jakiś ziomek nawalony. Weź wyluzuj. Ziomek. Może zadzwonię do Anielki, zadzwonię do Anielki. Zadzwoniłam dopiero, on nie odbiera. On teraz pracuje. Wiesz, jak to wygląda. No ale Ada, fani zrozumieją, no przecież... Weź jakaś masakra. Na pudelka mnie wrzucą, masakra. Nie, ale nikt, to nie jest twoja wina, dziewczyno. To jest straszne. Ci faceci są pojebani teraz, w tych czasach. No ale to co, chcesz? Może najpierw jednak do lekarza byśmy się umówili. No, mam zadzwonić pani, ale żeby przyjechała po nas. Chodźmy teraz szybko do lekarza. Nie, ja zadzwonię... No, przecież lekarz mnie tak nie przyjmie. Ja zadzwonię lekarz do... Ja zadzwonię do Anieli. This is prank, bro! Czy miałam to jeszcze ciągnąć, ale po prostu tak mi się ściać chciało od tego. Nie wiem, jak by zareagowała. To nie jest już śmieszne, te pranki. Ale to jest połączone z kampanią naszą, ponieważ ja stwierdziłam, że nadal trwa przemoc. Zdarza się wśród kobiet i mężczyzn. I mężczyźni naprawdę żaden mężczyzna nie powinien podnieść ręki na kobietę, a ty się wkręciłeś! No ale to jest taki smutny wkręt, że oni siedzą. O Jezu, tu ich schowałaś! Ja nie wiem, czy tutaj nie jest przypadkiem za dużo nałożonego makijażu. A to jest ma... Jaki mam głos? Stąd no ty masz głos, jakbyś ryczała północy generalnie. Ty piłaś z tym rzędem! Ale sama sobie to zrobiłaś? No. Widać tak z bliska? Okay. Ale patrz, to nawet nie brudzi. Nie brudzi? Dobre cienie. Ja nie wiem, jakby tobie coś takiego stało, to ja bym była w szoku, a nie. No nic się nie stało. Zadzwonimy po Aniele, zadzwonimy na policję. No bo, Ada, to jest podstawa w takich sytuacjach i wy też się tego nauczcie. Jak jest jakaś taka sytuacja kryzysowa, to nie można mówić ludziom: o Jezu! O Jezu! Naprawdę strasznie! I co tam stoi, gwar zabijcie! Bo ta osoba wtedy dostaje szału, no, i nie wie, co się dzieje. No. To trzeba ją uspokajać. Jak Barty jeszcze powiedział, tam stoi jakiś koleś. No bo stoi tam naprawdę, to zacz. Patrz. To on chyba nie jest pijany. Faktycznie. Bo słuchajcie, było takie coś, to naprawdę, to akurat nie był prank. Ada nam wysłała na Messengerze, tak? Na Messengerze, bo mamy taki wspólny z Anielą Paunomolą. I wysłała nam gościa, który... łapał laskę, podduszał ją i podnosił do góry. No. Stop przemocy wśród kobiet. Don't fight. Don't fight, właśnie. Ale raczej się obroń. Ale nie, no.
Ale już chyba skończę z takimi hardkorami. Dobrze. No ale cóż, dobrze, prank był bardzo ciekawy. Dziękujemy za wspólne oglądanie i za kolejne adrenalinę i emocje, które mi dostarczono. Yeah. Ale w ogóle Adama fajne te pranknie, tu nie żyje, tu została pobita. Tu dziecko w brzuchu. Tu dziecko w brzuchu. Ja też coś wymyślę. Dobra, że mi amputowano na przykład. Dobra. Do zobaczenia, przyjaciele! Mua.